Witajcie moi drodzy, z tej strony Szpaku Szpakowski. Witam, dla mnie to już czwartym odcinku nagrywanym dzisiaj. Po prostu mam do czego taką zajawkę, chęć. I to jest rosyjski state w Kaisera. I jutro już patrzcie jak to pięknie i prężnie to się rozwija. Rosja, która miała być tym słabym, w ogóle beznadziejnym krajem. Znaczy nie, no nigdy nie mówił, że będzie słabym, beznadziejnym. Bo znaczy dostawałem informację, że będzie ten kraj bardzo OP. No w sumie racja, no ale tak zgrywany strasznie słabo. No, moim zdaniem nie zagrałem najlepiej tej kampanii. Ale nie było też tak źle. Chociaż w sumie tak się mieszy, wszędzie wojna. Wszędzie była wojna, każdy się biło, nie, łoki nam biją. Mamy 6 marca i wszędzie śnieg pada. Ja chcę zobaczyć, jak upada ten, jak upada Berlin. Sądzę, że dla wielu osób to było też ciekawe doświadczenie, jak Kaiserreich upada. Dmitra Pawłowicz Romanow umiera. Dmitr Pawłowicz, który dowodził swoje talenty w czasie po zamachu na Kierńskiego, zmarł wczoraj z powodu gruźlicy. Dobranoc. Dobra, cyk. I te 5 ja bym chciał przyznać na Berlin. Znaczy moglibyśmy zrobić to zawsze jak ten. Moglibyśmy zawsze zrobić taką inscenizację walki o Berlin. Czyli po prostu wszystkie dywizje zmienić na artylerię, wysłać milion kasów, zrobić jeszcze katiuszy i to wszystko. I samolot. No czekajcie. Dzwoni do mnie telefon, ale ja teraz nie mogę odebrać. Dzwoni do mnie samolot. No i tak. No i zrobić taki wielki zamach. Taki wow, takie coś strasznego i potężnego. Wiecie o co chodzi, prawda? To byłoby coś. Cyk. Przywrócenie monarchii w Grecji. O, to nie dobrze. A do Ententy jeszcze dołączyli. Nie, do Ententy nic nie mamy tak osobiście, prawda? Nie, do Ententy szanujemy. Ale zrobi tak po prostu obkrążyć Berlin. Wreszcie sobie, tak obkrążymy Berlin. Zmieniamy dywizję właśnie na ten, na katiusze, artylerię i tak wszyscy naraz walą z każdej strony to miasta. I mamy wtedy inscenizację bitwy o Berlin. Wait. What are you doing here? What are you doing here? Ja mam dwie dywizje tu, żeby się pozbyli tego. Bo jesteśmy zaraz bliżej, jakaś urga za chwilę upadnie. Urga, grupka, coś tam, szuruburu. No dawać, Berlin, upadaj! Już tak blisko, już tak niewiele, no przesyłają siły ciągle do tego Berlina, ale już na chwilę posiłki nie będą mogły docierać. A wtedy będzie nasz moment, żebyśmy my zaatakowali. Ten moment, który my zdobywamy i Berlin upada pod naszym naporem sił, które tutaj im prezentujemy. Dobra, atakuj stąd. Upadek Berlina! Informacje z Paryża potwierdzają, że Berlin, największe miasto Reich Paktu, niemiecka stolica po zaciętych walkach, została zdobyta przez nacierające Russian wojska. Opór rządzący długo stawiali silny opór i nadziei na zatrzymanie wrogich sił tak długo, jak to tylko możliwe, ale ostatecznie zostali oni pokonani. Zaskoczeni Berlińczycy patrzyli ze smutkiem, jak Russian armia paraduje przez bramę brandenburską. Wkrótce później odbyło się tam przemówienie, którego wygłosił Borys Sawinko. Jednak tym, co zwróciło uwagę na uwagę świata, to wydarzenie jest przedstawienie niż przedstawiające Russian żołnierza, dumnie trzymającego Russian flagę na ataku zniszczonego Reichstagu wykonanego przez członków oddziału. Hehe, Russian coś tam. Hej, jak śmiesznie. Tutaj mamy mnóstwo zniszczonych. Wiecie, że my tak potrzebujemy dużo tych myśliwców, więc po prostu nałóżmy to, jak tylko się da. Królestwo Siamu, gumę ma, to może dać. I cyk, i jadą ciągi dalej. Gdzie są w ogóle te ciągi, które wystawiliśmy? A, one jadą dalej na Berlin. Kiedyś dojadą, na pewno. Czy swoją drogą, ty nie możesz dostać pancernego generała już? Mógłbyś dostać, ale przypomniałem, że gdziekolwiek wy się bijecie, na chwilę wchodzi tam jakiś inny generał, który też może się bić, no i zaczyna się robić problem. Gdzie macie stolicę? Tym razem wasza stolica znajduje się w Essen. Ciekawe jest to, że ta batawianska komuna nie znajduje się w wojnie przeciwko nam. Znaczy, no tak, nie, że Niemcy nam nie ruszyły wojskami. No go, go, nie mogą się zabrać. No to powinniśmy wykorzystywać. Chociaż powiem, że Rosjak został zdobyty, czyli mają znowu dostęp do zaopatrzenia wody i powietrza, to dużo im to nie da. Wy was zaatakujecie, tak? Wiecie co? Może tu jakieś dywizje by stanęły. I teraz tu, żebyśmy mogli ten przyrost po prostu ich podbić. Super Heavy Gunnery. Okej, lepsza amunicja do naszych przyszłych okrętów. To jest projekt X. To jest projekt, którego się nikt nie spodziewa. Ja wiem, że może to nie jest najlepsze rozwiązanie, co robimy. Że może samolotami wysłać te samoloty morskie na powietrze i w ogóle, i one będą robiły super robotę z przeciwnikiem. Ja wiem, że można zawsze inaczej pograć, ale dlaczego musielibyśmy zagrać tak samo? Ja bym zagrał kiedyś pod spadochroniarzy. Market Garden zrobić w Holandii. Przeciwko Holandii, albo Holandia zrobić Market Garden. Dobra, go here! Go here! Go here! Rzucamy się, wyeliminujemy kolejne siły, a potem tylko prosty marsz w stronę naszego przeciwnika. Dumy niemieckiej, która straciła już dość film. No to znowu straciła znowu siły. I tak traci je cały czas. Wiecie gdzie iść. Wiecie jakie rozkazy spełniać. Ale już się nie mogę doczekać. Znaczy ciekawe mnie, gdzie dokładnie Japończycy wysyłają swoje siły.
Gdzie raczej Japończycy, może gdzie Niemcy wysyłają swoje siły? Czy oni dały cały czas, czy mają przy tym? O, i widzę, że stracili kolejną prowincję, zginęło już to tylko o to, ile Francuzów? Milionów? Miliony, 2 miliony Francuzów zginęło od te walki, spoko. Nie, ja nie mam nic przeciwko temu, bo to są syndykaliści, źli ludzie, którzy tą rewolucji na cały świat, nie wiem, kogo w sumie macie. Wy macie kogo? Ale kto was rządzi? Radykalny socjalizm. Nie wiem, czym się, powiem wam szczerze, że nie wiem, czym to wszystkie socjalizmy, dupizmy i inne się charakteryzują, więc nie wypowiem się. Bo ktoś się pewnie powiedziałbym coś źle. Chciałbym, żebyście się też rzucili tu. I cyk, i prasza. Proszę pana, proszę pana, proszę pana. Go! I rzucamy się. Gdzie są nasze czołgi? Czołg 1, czołg 2. Chciałbym, żebyście się rzucili tak. Żebyście wspierali ataki naszej dzielnej piechoty, która rusza przed siebie. Ta, która ma być szybka, ta, która ma być niezniszczalna, ta, która ma ich wszystkich pogrążyć w płaczu, smutku, bez braku bólu, i znaczy z bólem i bez braku nadziei. Dobra, ale wy się też rzucajcie, nie? Chciałbym, żebyście się wszyscy rzucili. Bo Hamburg będzie fajnym miastem portowym. Podam ci to. Na razie co produkujemy? Chciałbym produkować nasze wspaniałe krążowniki. Ej, mam już tego pancernika. Ale będzie super. Ale będzie jazda! A wiecie co, w sumie to niepotrzebnie badam. Bo i tak będziemy szli w tę stronę, nie? Róbcie to. Mamy na to 323 dni, więc moglibyśmy w sumie tak się pobawić. Tutaj mamy jeszcze znajdź zniszcz, okej, okay, wydaj na te ekspy. Czy to... Znaczy to oznacza coś tutaj wojny? Ajej. Ajej. Sytuacja troszkę się pokomplikowała. Wiecie co? Może was tutaj wyślijmy tak. Zrezygnujmy was z oddziałów tutaj i wstańcie sobie na przykład na całej linii, która będzie graniczyła cyk, 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 cyk. Nie tak? Cyk, 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 cyk. Już. Aż mam jeszcze Czechy do zablokowania. Koniec ofensywy. Na Węgry się zgodzą, bo Węgry są daleko od nas. Ej, tam to. O właśnie, niestety już podeszli. Jak tylko się te wojska wyszkolą, to będziemy mogli je wystawić. Od razu. Tak to będą teraz nam wchodziły. Wy się bronicie, wiecie gdzie? Wy możecie bronić się w tu. Bo tu macie port, go. Niedobrze. Niedobrze, bo tak to wzięli na zaskoczenie całkowicie. Tak, możecie zrobić. Możemy teraz wziąć te pomarańczowe siły, ale pomarańcze mamy rozłożone, tą Mongolię, cholerną, Boże, czemu ta Mongolia jeszcze nie upada? No to przeznaczamy też taką ogromną gros armii. Mam pomysł. Nie rzucaj się, chuj już. Macie tylko się bronić i was różowych wyślę... Gdybyście atakowali gdzieś tu. Przyjmijmy tutaj ta zielona. Hej, a co wy jesteście? Wy zieloni. No to już, go. Wszyscy zieloni, macie się ruszyć tu. Zieloni, różowi. Różowi mają iść mi tutaj. Patrzcie jacy upierdliwi. Patrzcie jacy upierdliwcy. Ale nie no, szybko przejdziemy. Tracimy sobie na początku, mamy jakieś terytoria. Dobra, advance. Chodźcie tam armor. To. Sądzę, że się tak tutaj wybroni. Znaczy, sądzę, że tutaj spokojnie za chwilkę przejdziemy, będziemy mogli iść dalej. Tu przejdziecie, dwie dywizje przejdą. Okej. Okay. Tutaj niestety Niemcy będą mieli parę swoich rzeczy, będą nas wkurzać. Denerwować uczciwych obywateli. Odbili sobie Katowice jeszcze. Luje. Nie wolno tak. A zróbcie z dyrektywę Kaukasą. Najgorsze jest to, że zatrzymali nasz Blitzkrieg. Kiedy myślisz już, że, że ta gra miałaby trwać bardzo szybko, no, okazuje się, że byłem w wielkim błędzie. Dobra, ogarnijcie się. Znaczy, ogarnijcie się. Zobaczcie, gdzie macie teraz iść, byście nie szli na tereny, gdzie jest przeciwnik. Czy Osmani są przeciwko nam? To z kim my się jeszcze nie bijemy? To bądźcie ten cholerny Tybet. Znaczy, Mongolię.
Wtedy możemy przesunąć te wojska. No, dokładnie, jeżeli tak pójdziemy. Oni powinni się zjechać po nich łatwością. Bo najgorsze jest to, że jest ta jedyna stolica, znajduje się po prostu na drugim końcu kraju. I dopóki ta stolica nie upadnie, no to będziemy musieli długo się bić i męczyć. A ja wtedy nie mogę wysadzić nigdzie indziej sił, bo jak tylko rozsunę tej siły, to za chwilę stracimy. A jeszcze kolejne kraje wysadzić. A tu mam czołg. Czołg możemy wysłać do Esmanów. O, dobra, czekajcie, bo już minimalny poziom wyszkolenia wojsk już jest. Więc tak, tu musimy wysłać... Ja się samemu. Ciebie. Nie, takie. Cyk, może wystawmy teraz tu jakieś siły jeszcze tutaj. Nie, tak, może troszkę dalej. Cyk. A tutaj możemy wstać już całą resztę w sumie. Cyk, a może być raz, dwa, trzy. Teraz dwa, trzy siły mogły pójść tak. Łączyć się z tymi. I powinniście, wiecie co zrobić? Wiecie co powinniście zrobić? Hej, tak pójść, bo tu będzie w sumie całkiem bezpiecznie. Na razie tak powinniście się ustawić. A wy powinniście się ustawić. No też jakoś tak. Wiem, że nie macie sprzętu, nie macie wyszkolenia, po prostu. Hej, ktoś chce do wojska? Ja chcę do wojska, no to chodź do wojska, jesteś karabin, poszedłeś. No ale to nie jest nasz styl życia. Nasz styl życia jest zupełnie inny. Krąg życia jest jasny. O partyzance nie jest źle. Galicja i Głodomeria jeszcze stracili się, no. To za czasy nastały. Ale sądzę, że jak sobie postarzymy tutaj troszkę... Bułgaria jest jeszcze przeciwko nam. Co się tu stało, że tyle... Każdy sąsiad nas nienawidzi. Jeszcze Polska powinna wojny powiedzieć, że już w ogóle będziemy... dupiu. 32 tysiące karabinów na stracie. Wybaczcie samoloty, mamy ważniejsze rzeczy do robienia. Karabiny są najważniejsze. Jak nadrobimy ilość karabinów, możemy znowu się skupić na czymś innym. No jak to mógł się spodziewać, że muszę nagle powołać 48 dywizji do życia? No nikt się tego nie spodziewał. A czekajcie, wy tu macie problem. Hej, przyjaciele. Jesteście zablokowani. A Gruzja was ciśnie. Czy mogę tutaj dołączyć do was? Znaczy... a gdybym tak wszedł na wasze terytorium, czy mógłbym się z wami bronić? Bo partyzance nie jest źle. Bo wy się jak zaję zablokowaliście lujki. My możemy im pomóc. Chodzi o to, czy jak wejdę w ich terytoria, czy jak zostanę zatkowani tu, czy ja mogę się bronić wraz z... po prostu wkroczyć wojskami. Jak wiem, że jak Rosjanie wkraczają gdzieś wojskami, to nigdy nie kończy się to dobrze. No ale czy po prostu jak w tym przypadku wkroczymy wojskami, zaczniemy pomagać, czy coś nam doda. Jeszcze Persja. O, dobra, z Persją. Ojej, mamy granicę z Persją. Cyk, dam wam jakiekolwiek. Cyk, proszę bardzo. Wiem, że nie macie sprzętu, nie macie organizacji, no ale kogo to interesuje? Czy tu tracimy, czy zabezpieczamy ropę? Zabezpieczamy ropę, dobra. Na tym mi bardzo zależy, żeby zabezpieczyć całą ropę. Patriotyczny pochód, to uwierzcie mi, że tych patriotycznych pochodów bardzo się dużo przyda. Aj! Ale dobra, udało się zatrzymać na jakiejś niebezpiecznej granicy. Tutaj tak samo jakoś to może wyjdzie. Ale dobra, już nie atakujcie ciołki. Wy macie dziwny nawyk, że musicie teraz podejść i atakować. Pomóżcie po prostu... O, dobra, jeszcze raz i cyk. Brońcie się, nie macie się bronić. Nadrobimy ilości karabinów i za chwilę weźmiemy coś od nowa. Ale im Austria teraz pomogła, ale Austria teraz tutaj pomaga. Dobra, rusz tu. Mamy przemysł, to jest... To już przemysł, który ma, jest dość potężny. Jest najpotężniejszy w całym uniwersum prawdopodobnie, prawda? 153-168. Czekaliście tu. Będą mocniejsi. No zatem nikt nie ma do nas startu. Znaczy nie, no, tam jakieś kraje mogą mieć do nas start, ale nie będą miał takiego wielkiego, jakby się mogło zdać. Typy. Ogarniamy się życiowo. Ogarniamy się życiowo i jeszcze raz. Ej, nie dobrze tutaj, bo mogą sobie odblokować te siły. Możesz pomóc z tej strony? Zatakujcie z dwóch. Może wyeliminujemy jakieś siły osmańskie, zanim w ogóle dołączą do wojny przeciwko nam. Ej, naprawdę, to jest wojna światowa teraz. Wszystko przeciwko syndykalistom? Nam i Rosjanom. A co my takiego zrobiliśmy? Nagle tak z dupy weszło mnóstwo krajów do wojny. Znaczy, ja wymiar takie rzeczy, bo to jest śmieszne i tak dalej. Ale nagle tak znikąd weszło do wojska. A czekamy, no mamy... My mamy manpower, mamy przemysł, wszystko stoi po naszej stronie.
Tylko teraz aktualnie jest problem taki, że pomimo produkcji 700 karabinów dziennie, a musimy to zwiększyć przynajmniej do 1000. No a z 1000 karabinów, 2000 karabinów dziennie i jesteśmy w domu. Wiecie co? Tak zrobimy. Plan 1000 karabinów. Coś takiego. Jak wy produkujecie mi to wszystko, to będę z was dumny. Przy okazji moglibyśmy sobie złożyć jakoś tam wojskowe, prawda? Max szybkość. O, możecie to zmęczenie armii, bo to będziecie faktycznie zmęczeni ciągłym wycofywaniem się. O, czyli bierzemy udział w tych walkach, jak tak. Czyli my możemy atakować z ich terytorium. Super, o to mi chodziło. Wiecie co, to wy się odwołajcie. Damy wam jakiegoś tutaj generała naszatego. Możemy pomóc, że po prostu to będzie wszystko nasze, Simba i tak dalej. Ustawcie się tu. No przyda się na pewno, to jest na pewno sytuacja, która jest zabawna. Dobra, rozdzielcie się normalnie, nie walczcie, głupki, straciliśmy właśnie ropę. Straciliśmy dużo ropy, no właśnie, stracimy główny okręt roponośny. Bo tam wyślemy wkrótce jakiś sprzęt do walki, ale cały czas mi to przeszkadza o głównym celu założenia, czyli ruszyć na syndykalistów. To nie możemy ruszyć na syndykalistów, skoro prowadzimy wojny z każdym i wszędzie. Nie rzucaj się. Po co się rzucasz? Po co się rzucasz? No i po co się rzucasz? Masz tyle dróg do przejścia, a ty się rzucasz najgorszą. To będziemy ten region? Tak, zobaczymy go wkrótce chyba. Musimy jeszcze działa przyjść pancerny rozbudować. Bo znaczy te obecne chyba, no właśnie nie dają rady. Dobra, coś takiego. I teraz cyk. Cyk. I wypracujemy sobie linię frontu, dzięki czemu nie będzie takiego wzruszenia, które nam zajmie troszkę dywizji. Jeszcze jakiś Sudan. Czy powinniśmy zażądać północnej Rosji? W ogóle to wojna się skończyła swoją drogą. Czy powinniśmy tutaj w ogóle interweniować? Czy stać nas na to? Coś za niech zrobię, to jestem ciekaw. A, oddali nam. Dobra, dobrze. Już, ruszamy. Musimy na początku zrobić jakąś armię, która pójdzie tu. Musimy zrobić jakąś patriotyczną armię, która pójdzie... No bo wiecie co? Nie, bo to jest na patriotyczna armia, która pójdzie zupełnie gdzie indziej. Ustawcie się na razie tutaj. Wy możecie, wiecie, gdzie się ustawić? Tutaj gdzieś możecie się ustawić i stańcie tam, i stójcie tam, i po prostu brońcie się. Bo się naprawdę przydamy się dość dużo dodatkowych sił wszędzie, gdzie tylko się da. No i go. Te wojska powinny szybko upaść. Umówmy się, akurat nie powinno stanowić żadnych. Milicja nie powinna stanowić żadnego problemu. Sama milicja w sobie jest słabiutko ze samą organizacją i tak dalej. Ale przy okazji zdobyliśmy tereny, które stały się nasze narodowe, prawda? Cesarstwo, zdobyliśmy nowy stal i tak dalej. To wszystkie ważne surowce, które są nam najbardziej potrzebne. Dobra, już nie patrzymy gumy. Znaczy, guma się pewnie w przyszłości przyda, ale na razie robimy plan 1000 karabinów dziennie, więc. Więc tutaj potrzebujemy. Ciężarówki mamy, tutaj mamy. Więcej fabryk, musicie produkować to jak najszybciej się tego da. Dobra, go tu. Najgorsze jest teraz to, że gdy chcielibyśmy nawet zablokować jakąś część wojsk, to i tak się nie będzie dał, bo trzech będą szybko nam. Myślę, że nasz atak powinien przebierać na Lwów. Tak. Na Lwów. To czekajcie, no może na początku zrobić tak. Jesteś fajnie uzdolniony generałem, prawda? Ludzie cię lubią i tak dalej, piechota elastyczna, to też mi pasuje. Powinniśmy zrobić to tak teraz, cyk i zaatakować jakoś tutaj. Oczywiście Osmani dalej będą stawić pewien problem, bo będą wzywać sobie wszystkich swoich sojuszników. No, my prowadzimy wojnę aktualnie ze światem. Nie mamy gdzie dalej podejść. Dlaczego jak jest kolejna seria Rosjan? Przypomniał mi się Führerreich.
Gdzie tam też biliśmy się z każdym światem, bo gadał się Wielka Brytania i Francja miały cały świat tylko dla siebie. No przynajmniej tutaj mamy panowane. Jeszcze brakuje, żeby syntykaliści pomyśleli, hej, wiecie co, pamiętacie jak biliście mięszewników? Tego im brakuje, tylko żeby powiedzieli, pamiętacie jak byliście mięszewników, no teraz zobaczycie i zaboli was. Co to są węgierskie wojska? Królestwo Węgier, o, ciekawe. Węgry nie mają już gdzie sił wysyłać chyba. Nie no, tutaj front się ustabilizował, mamy pierwszą wojnę światową. Jemen jeszcze wysłali, no Jemen jeszcze, no Jemen, no i... Ja Jemen. Cyk. Zrobimy jeszcze dywizję. Moglibyśmy nawet zrobić więcej tych dywizji. I w tym przypadku umieraj, czy sobie być marszałkiem. No ja wolę mieć stabilizację. Wyślijmy go gdzieś daleko, w Syberię. Co koleś, co chłopakowi szkodzi. Wiecie co, was, te pomarańczowe, tutaj tą, takie dywizje, wysłałbym prędzej na front, dokładnie na stabilizację tego odcinka. Bo tutaj stąd będziemy mogli zaatakować i zablokować ich fajnie tu. I wszystkich, tutaj bym prosił. Każdą jednostkę bym prosił do tego rejonu. Potem uda się wybadać troszkę te lepsze czołgi, więc to też będzie sporczy. Kwestia Donu Kubańskiego, okej, okay, czyli teraz, aha, rozumiem, czy jak podbiliśmy, no to spoko. Kwestia Gruzji, no to ja nie chcę tu nic takiego robić. Zyskuję region do Azerbejdżan, pola naftowe Baku. Ale i rosyjską możemy zrobić, albo oszczędzać punkty. Albo możemy na przykład darmową naprawę robić. Bo mamy dużo tych fabryk, które się nasza popsuły, znaczy popsuły, protestanci się popsuli. No to byśmy tych protestantów troszkę skrzywdzili. Nie no, musimy zebrać teraz siły. To jest najważniejszy cel, aby te siły zostały zebrane jak największej ilości. Jeżeli mamy te siły zebrane, moglibyśmy wtedy przysłużyć się ataku. Najgorsze jest to, że już myślałem, wojna wygrana i ale i tak uratowali, przecież to już byśmy tutaj byli w Monachium, byśmy pili bawarskie piwo, a teraz mamy tak dużo tych sił. Dajmy się czołgi. 27 tysięcy karabinów brakuje. A, tak nie produkujemy nic, bo... O nie. Nie bijemy się teraz. 600 karabinów dziennie, czyli to będzie szybko. 27 dni. I nadrabiamy braki. Nie, tutaj się bronicie. Najgorzej jest z tymi saperami. My niby mamy, my produkujemy ile tego teraz? 20 dziennie, to jest... 20 dziennie, to jest bardzo duża ilość, jeżeli support equipmentu chodzi. Bo taki jeden... Dziennie możemy dziennie możemy jedną dywizję obdarować saperami. Ale potem będziemy mieli braki 4000, no po co mamy otworzyć sobie braki? Chociaż te kilku dywizji, które tam będzie posiadało. Myślę, że jak po prostu... O, czekajcie, skoro 18 armia tutaj podejdzie, znaczy 18 dywizji podejdzie, która to jest armia? To jest armia trzecia, gdzie armia trzecia podejdzie. Wtedy moglibyśmy tą armię tego... Jak to się nazywa? Rokosowskiego moglibyśmy troszkę skrócić front i wtedy byśmy zarkowali. Też by chcielibyśmy przycisnąć. Widzę, że tutaj komuna francuska ma problem. I dla mnie to też może być dodatkowy problem, kiedy oni będą mieli jeszcze większy problem. Nie ja radzę propagandy wojennej. Nie chcę prowadzić, zabici bohaterowie wojenni. O, nawet nie wiedziałem, że jakie coś działa. Przecież nikt tutaj nie został zabity. Oni sami po prostu rozprowadzi. A tu tworzą jakiś zabity. Nikt nie zabił. Wszystko to jest w porządku. Węgrzy wystawili dużo sił, nie? 164 do 117. Austria malutko. Wy matko, Węgrów się pozbyć w jakiś sposób. Tylko, że to nie będą potężne dywizje. Tutaj nikt nie będzie miał potężne dywizje. To będzie taka Mongolia. O. To sobie przed kotwają. Annex all. A co? Czy będzie to co wy tu robicie? Halo? A to nie są moje terytoria? Moje rodzimy narodowe terytoria. To są halo, co wy tu robicie? Dlaczego coś zrobicie? Dlaczego to jest administracja Findintan? To wszystko jest wasze? I macie tyle milionów manpowera? Jak sobie Japonia w ogóle radzi w tych wojnach? Kiepsko. No nie w ogóle mają kiepską sytuację. Znaczy najgorszą to my mamy teraz. Poluj, stracimy siły. A więc weźmy... Co tu robi czołg? Dobra, stójcie tutaj, broń się. Tu nie chcę, stracimy jakieś dywizje. Tutaj udało się cokolwiek obronić. Fajnie byłoby na przykład wsunąć się pod ten... Fajnie byłoby się tutaj wsunąć i zaatakować pola ropanośne, które tam zależy. Nie, to one nie są tu, one są tu. A tu się przebijemy też easy.
Czy my też ogi powinniśmy przebijać, więc nie powinny sprawić żadnego problemu. Dobra, wiecie co, nie atakujcie, nie atakujcie. Oni tej ropy nie potrzebują, to po pierwsze. My potrzebujemy jej bardziej, bo teraz widzicie, oni produkują 330 ropy. 330 ropy! Ktoś to widział? Artylerię może teraz właśnie, może takie rzeczy zacznie produkować, bo jesteśmy cały czas, jak mówiłem, to kiedyś jesteśmy w tyle. Wiecie co, wy też nie rzucajcie się. Wy się nie rzucajcie, to nic nie porobimy tutaj. Możemy na razie tak stać i udawać, że coś robimy. Bo najważniejszy front jest tu. Jak to upadnie, upadnie wszystko, upadnie ich życie, upadną ich marzenia. Panie Rogosławski, możesz wycofać się z północnych Niemiec. Uś tym zajmie, tym regionem zajmie się. Kto to się zajmie, ten śmieszną czapką. Manstein. O, odkazów do sobie mniej obrażeń, będziecie się fajnie komponowali. I cyk tu. Węgrzy nie obronią raczej tak. Raczej Węgrzy nie będą takimi zacnymi obrońcami, jak mogli to zrobić inni. Gdyby zablokujemy ich przy Lichenslamy, Bremie i tak dalej, podeszlibyśmy pod Bro. Tutaj podejść, pod ten rejon, tak, pod Essen, taki rozbudowany z teren niemiecki, który w sumie byłby spoko zająć. Dobra, mamy więcej militarek niż cywilek, ale protokół, patrzcie, karabinami. 800 dziennie, przecież to się zwiększy spokojnie do 1000. Plan 1000 karabinów dziennie. Znaczy, chciałbym 2000 karabinów dziennie, no ale nie można mieć wszystkiego przecież. Support equipment też nam się fajnie rozrasta. Załóżmy, no mieliśmy 1200 już 1900. Ten okręt tutaj nie produkuje, będziemy mogli coś z nim wkrótce myśleć. Koncentracja floty bojowej, to już teraz moglibyśmy sobie stawić jakieś plus i minus na niego. Albo nie. 42. Możecie to już badać. Karabin będziemy mieli. A takie półautomatyczne, powtarzalne. Cyk, 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 cyk. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Wykorzystajmy przewagę naszych czołgów. Tylko musimy chyba więcej sił wysłać. Wiecie co? To już nie byłoby takie w sumie trudne wysłać te czołgi. Bo możemy teraz tę dywizję. Tutaj ile potrzebujecie? 6. Byłoby 18, prawda? No ja wiem, że teraz powiem, że hej, brakuje ci 4000 karabinów. No ale co tam? Co mi to szkodzi w sumie? W sumie i tak jesteśmy do przodu, znaczy jakby tak tyle będziemy do przodu. Co jest 4? Czym są 4000 karabinów? Zróbcie to tak. Jedziemy tak. Wiem, wszystko im brakuje, wszystko będzie im brakować. I teraz cyk, 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 cyk. Poczekajmy, aż się rozdzielą te siły. No. I wy możecie atakować przez rejon tutaj. A wy możecie tam. Zniszczycie ich? Jak najbardziej. Jeszcze jak? Przynajmniej powinniście. Nie, no tu północ się fajnie atakuje. Północ są łąki. Nasze czołgi będą miały naprawdę pożywkę. Gorzej, jak będziemy szli im bardziej w dół, tym bardziej będzie lesiasty i górzysty teren. Lesisty. Zróbcie im tak, a potem zaatakujcie ich tu. Bo my jesteśmy od nich silniejsi. Będziemy mieli od nich przewagę w każdym celu. Tylko, że tej przewagi nie możemy tak pokazać dobitnie. Jeszcze nie. Dobra, atakujesz tutaj. Oni się pozbędą tego na szybkości. Z dwóch stron by się atakowali. To wszystko może mieć. To wszystko może jakoś fajnie zadziałać. Tutaj. O, to są tereny. A to są tereny czeskie dalej. Widzicie, gdyby te Czechy nie dokowały. No tutaj przejdziemy, zablokujemy. Tutaj możemy przykładzie przy okazji do jakiejś przyszłej ofensywy, ale to szczągami pójdzie ta ofensywa. Znaczy ofensywa z pewnością pójdzie szczągami. Manpowera mamy na tyle, że nie musimy zwiększać poboru, to, że nie potrzebujemy 14-dodatkowych milionów manpowera. Zawsze możemy zrezygnować z całkowitej mobilizacji i to nam szadam da. Nie psując sobie żadnych usług do gospodarki na przykład. Cyk, 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 atakujemy, atakujemy, tutaj za chwilę będzie czołg i te czołgi mogłyby po prostu Wilhelmshaven przycisnąć. O, wy się z nich wybronicie, nie? Tak, możecie i bronić i atakować tak naprawdę. Oni też sobie atakują i bronią jednocześnie. Good? Good, ale wiecie, moi drodzy, ja sądzę, że to będzie idealne moment na zakończenie tego odcinka. Ja jestem Szpaku Szpakowski, a to jest Herz of Iron 4 na modzie Kaiser. Raz się z Nate'em. Trzymajcie się ciepło, cześć!